Dzień dobry Państwu, tu Tomasz Piątek, wydawnictwo Arbitror. Dziś opowiem o tym, w jaki sposób oraz dzięki komu Mateusz Morawiecki mógł wejść do rządu PiS po zwycięstwie wyborczym tej partii. Porozmawiamy też o tym, co Morawiecki robił jako wicepremier, a potem premier tego rządu. Jeśli nie mają Państwo pod ręką kawy, herbaty albo czekolady, proponuję zatrzymać na chwilę film i zaopatrzyć się w gorący napój albo coś słodkiego. Podobnie jak wczoraj, czeka nas długa wyprawa. Będziemy mówić o wielu sprawach interesujących, ważnych i niebezpiecznych. Podczas filmu przedstawię Państwu nie tylko informacje, ale też przykładowe dowody ich prawdziwości. Te dowody to oficjalne dokumenty i publikacje, w tym akta dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej, a także zeznania złożone w sądzie. Na końcu filmu znajdą Państwo planszę, na której zostaną podane dane identyfikacyjne dokumentów i publikacji. Dzięki temu każdy, kto zechce samodzielnie potwierdzić prawdziwość naszych informacji, będzie mógł to zrobić. Wczoraj omówiliśmy m.in. powiązania Mateusza Morawieckiego z rosyjskimi oligarchami. Przedstawiliśmy też jego bliski związek z polskim miliarderem Tomaszem Misiakiem, który robił biznesy w putinowskiej Rosji. Ten związek staje się jeszcze bardziej niepokojący, gdy poznajemy rolę Tomasza Misiaka w aferze taśmowej z 2014 roku. W aferze inspirowanej i współorganizowanej przez rosyjskie służby specjalne. W aferze, dzięki której PiS doszedł do władzy, a Mateusz Morawiecki został wicepremierem, później premierem Rzeczypospolitej Polskiej. O tym właśnie będziemy mówić już za chwilę. Zaczniemy jednak od innego, nie mniej znaczącego wydarzenia, które miało miejsce, o dziwo, równocześnie z wybuchem afery taśmowej. Wydarzenie to zmieniło wizerunek Mateusza Morawieckiego. Afera taśmowa wybuchła w czerwcu 2014 roku. Również w czerwcu 2014 roku lobbysta i spec od polityki wizerunkowej Igor Jankę opublikował książkę o Solidarności Walczącej, podziemnej organizacji Kornela Morawieckiego, ojca Mateusza Morawieckiego. Solidarność Walcząca, w której młody Morawiecki działał pod skrzydłami ojca i jego kolegów, rozbijała jedność antykomunistycznego podziemia, jak również kompromitowała to podziemie, gdy podejmowała próby działań terrorystycznych, niebezpiecznych i nieudolnych zarazem. Organizacja znajdowała się pod opieką Biura Studiów SB, elitarnej jednostki komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, która tworzyła fałszywe, niby opozycyjne ugrupowania rozbijające jedność podziemia. O tym jednak książka Igora Jankego nie mówi. Nazywa się Twierdza i jest czymś pomiędzy laurką a czytanką. Autor nie wspomina o esbeckich konfidentach działających pod skrzydłami Kornela Morawieckiego. Nie wspomina o tym, że Biuro Studiów SB pozwalało działaczom Solidarności Walczącej wyjeżdżać za granicę. W książce Kornel Morawiecki przedstawiony jest jako bohater bez skazy, a jego syn Mateusz Morawiecki jako młody męczennik podziemia, dzielny chłopiec zajadle prześladowany przez komunistów. Książka zmieniła wizerunek Mateusza Morawieckiego. Do tej pory Morawiecki był postrzegany jako bezbarwny, neoliberalny bankowiec związany z Platformą Obywatelską. Znano go jako doradcę Tuska i przyjaciela Jana Krzysztofa Bieleckiego. Po publikacji książki nagle stał się patriotycznym, prawicowym finansistą o bojowej, antykomunistycznej przeszłości. Czy takie publiczne przeobrażenie Morawieckiego z bankowca w prawicowca było celem autora książki Igora Jankego? Jankę
to doświadczony specjalista od działań PR-owskich, takich jak naprawianie lub przerabianie czyjegoś wizerunku. Odnotujmy, że Jankę był wówczas wiceprezesem, później również współwłaścicielem agencji PR-owskiej o nazwie Bridge. Agencja ta obsługiwała w Polsce interesy firmy pożyczkowej Vivus, należącej do rosyjskiego oligarchy Olega Bojki, związanego z tak zwaną mafią sądzewską. Mafia sądzewska to wielka postsowiecka organizacja przestępcza, która współpracuje z Kremlem i rosyjskimi służbami specjalnymi. Zatem, gdy Jankę wychwalał Mateusza Morawieckiego, przyjmował pieniądze pochodzące od rosyjskiego mafijnego oligarchy związanego z Kremlem. Odnotujmy również, że oligarcha Oleg Bojko to przyjaciel oligarchy Michaiła Friedmana. Tego samego, z którym pośrednie związki biznesowe mieli dwaj dobrzy znajomi Morawieckiego – Tomasz Misiak i Dawid Hekster, Brytyjczyk, który w 2013 roku zasiadł w Radzie Nadzorczej Banku Morawieckiego, o czym mówiliśmy w pierwszej części filmu. Przejdźmy teraz do drugiego wydarzenia, tego, które dogłębnie zmieniło życie Mateusza Morawieckiego. Tak się dziwnie składa, że w tym samym czerwcu 2014 roku, gdy Jankę wydał swoją laurkę o Morawieckim, wybuchła afera taśmowa z 2014 roku, znana również jako afera podsłuchowa, afera ośmiorniczkowa, etc. Sylwester Latkowski i Michał Majewski opublikowali w tygodniku Wprost wybrane nagrania polskich polityków nielegalnie podsłuchanych w restauracji Sowa i Przyjaciele. Polskie służby specjalne wkroczyły wtedy do redakcji tygodnika. Miliony ludzi oglądały, jak funkcjonariusze szarpią się z Latkowskim, aby zdobyć jego laptop i ustalić źródło nagrań. Wiele osób współczuło Latkowskiemu, nie wiedząc, że to przestępca, który w przeszłości współpracował z gangsterami ze wschodu. Jak podają liczne źródła i publikacje, Sylwester Latkowski ukrywał się przed polską policją, m.in. w Rosji. Co do jego kolegi Michała Majewskiego, który też czynnie uczestniczył w publikacji nagrań, to 3 lata po publikacji tych nagrań Majewski dostał lukratywną posadę w agencji Bridge, opłacanej przez znanego nam rosyjskiego mafijnego oligarchę Olega Bojkę. Jak już wiemy, współwłaścicielem i wiceprezesem agencji Bridge był Igor Jankę, ten sam, który wychwalał Morawieckiego w książce Twierdza. Wszystkie te fakty są istotne dla najnowszej historii Polski, ponieważ afera taśmowa wyniosła do władzy PiS. Dzięki tej aferze Mateusz Morawiecki z bankiera stał się wicepremierem, a potem premierem RP. Afera taśmowa została opisana, zanalizowana i udokumentowana w książkach wydawnictwa Arbitror. Morawiecki i jego tajemnice oraz Obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami. Związki tej afery z Rosją i ze służbami specjalnymi Kremla nie ulegają wątpliwości. Powszechnie wiadomo, że publikacja nielegalnie nagranych rozmów polityków Platformy Obywatelskiej uderzyła w nich dokładnie wtedy, gdy rząd PO okazał zdecydowany sprzeciw wobec napaści Rosji na Ukrainę. Powszechnie również wiadomo, że w nagrywaniu polityków PO uczestniczył importer rosyjskiego węgla, Marek Falenta. W marcu tego roku Falenta wystąpił przed Sądem Okręgowym w Warszawie i zeznał, że znajduje się pod bezwzględnym naciskiem rosyjskiej firmy węglowej KTK.
Jednak na tym związki afery taśmowej z Rosją się nie kończą. Słynna podsłuchowa restauracja Sowa i Przyjaciele została założona przez Krzysztofa Janiszewskiego. Janiszewski to menedżer deweloperskiej grupy Radius. Współzałożycielem grupy Radius był Robert Szustkowski. Szustkowski to mieszkający w Rosji Polak z paszportem Gambii, który przez 2 lata pełnił obowiązki ambasadora tego afrykańskiego kraju w Moskwie. Szustkowski od dziesięcioleci przyjaźni się i współpracuje z rosyjskimi mafijnymi oligarchami Lwem Kwietnojem i Andrzejem Skoczem. A oligarcha Skocz ze swej strony współpracował z rosyjskim wywiadem wojskowym. Pieniądze, dzięki którym powstała grupa Radius, Szustkowski uzyskał od Skocza i Kwietnoja. Skocz i Kwietnoj związani są ze wspomnianą wcześniej mafią sącewską. Powtórzmy to, wielka postsowiecka organizacja przestępcza, która współdziała ze służbami specjalnymi Kremla. Istotne jest również to, że mafia sącewska notorycznie wykorzystuje kompromitujące nagrania z hoteli, klubów oraz restauracji do niszczenia swoich przeciwników. Z mafią sącewską związani są oligarchowie powiązani z przyjaciółmi i sojusznikami Mateusza Morawieckiego. Z mafią sącewską związany jest oligarcha Oleg Bojko, jak również jego przyjaciel Michał Friedman, którego widzieliśmy przy Misiaku, dobrym znajomym Morawieckiego, i przy Brytyjczyku Heksterze, nadzorcy banku Morawieckiego. Podobnie istotne jest to, że swoje związki z mafią sącewską i rosyjskimi służbami miała też warszawska restauracja Lemongrass. Tak się składa, że zanim powstała słynna podsłuchowa restauracja Sowa i Przyjaciele, polityków Platformy Obywatelskiej podsłuchiwano w restauracji Lemongrass. Podsłuchy gościom podkładali menedżerzy i kelnerzy Lemongrassu. Restauracja Lemongrass została założona przez biznesmena Andrzeja Kisielińskiego. Kisieliński wcześniej był dyrektorem w rosyjskim koncernie paliwowym Lukoil. Utrzymywał też biznesowe związki z gangsterem sącewskiej mafii, znanym jako Andrii Persona albo Andrii Kononenko. Gdy plotka o podsłuchach w Lemongrassie rozeszła się po Warszawie, restaurację zamknięto. Zlikwidowano też spółkę, która ją prowadziła. Mówiąc ściślej, sprzedano ją 2 Rosjanom, którzy dopilnowali likwidacji. Jednym z nich był Oleg Jeremiejew, absolwent szkoły FSB, czyli rosyjskich służb specjalnych. Restaurację zamknięto, ale podsłuchiwanie trwało, ponieważ menedżerzy i kelnerzy z Lemongrass przeszli do Sowy i Przyjaciół, gdzie kontynuowali swoją podsłuchową działalność. Ważnych klientów likwidowanej restauracji gorąco zapraszali do Sowy, żeby móc ich tam dalej nagrywać. Wszystko to zostało dokładnie opisane w książkach Morawiecki i jego tajemnice oraz Obcym alfabetem, włącznie z udziałem Olega Jeremiejewa udokumentowanym w tej drugiej książce. Innym elementem ciągłości między podsłuchową restauracją Lemongrass i podsłuchową restauracją Sowa i Przyjaciele był pewien stały klient. Nie kto inny, a dobry znajomy Mateusza Morawieckiego. Miliarder Tomasz Misiak. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Misiak nienawidził Donalda Tuska jako tego, który wypchnął go z PO. Tak się składa, że niedługo potem kremlowscy przywódcy też zaczęli nie lubić Tuska. Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk przekonał Zachód do zdecydowanego potępienia rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie. To wsparcie Tuska dla Ukrainy najprawdopodobniej było główną przyczyną afery taśmowej w Polsce,
Kreml postanowił obalić prozachodni rząd PO, aby dać władzę PiS. Wszyscy wiemy, że PiS przez lata używało antyrosyjskiej retoryki. Jednak dla Kremla ważne było to, że partia nienawidzi Zachodu i już wtedy była gotowa do rozpętania nagonki na Ukraińców. Oprócz nienawiści do Tuska, co jeszcze? Co jeszcze łączyło Tomasza Misiaka z aferą taśmową? Otóż były senator Misiak zapraszał do podsłuchowej restauracji Lemongrass swoich wpływowych znajomych z kręgów politycznych i biznesowych. Gdy Lemongrass zamknięto, zaczął ich zapraszać do podsłuchowej restauracji Sowa i Przyjaciele. W obu restauracjach prowadził z nimi długie, poufne rozmowy. Liczne źródła, w tym Marek Falenta, podają, że Misiak niemal dzień w dzień biesiadował w Sowie i Przyjaciołach. Falenta zeznał w sądzie, że to właśnie Misiak wprowadził go do Sowy, czyli do restauracji, w której Falenta uprawiał swój podsłuchowy proceder razem z menedżerami i kelnerami. Tymi samymi, którzy zaczęli podsłuchiwać polityków jeszcze wcześniej, w Lemongrassie. Misiak znał dobrze kelnerów z Lemongrassu i Sowy. Znał też Roberta Szustkowskiego, współzałożyciela grupy Radius, której menedżerzy założyli podsłuchową restaurację Sowa i Przyjaciele. Jedno z naszych źródeł mówi, że Misiak miał w Moskwie ten sam krąg znajomych, co Szustkowski. Bardzo bliska znajomość łączyła Tomasza Misiaka z najsłynniejszym spośród organizatorów afery taśmowej, czyli z Markiem Falentą. Falenta i Misiak mieli też wspólne interesy. Misiak zasiadał w Radzie Nadzorczej Hawe, najważniejszej spółki Falenty. Stojąc przed sądem, Falenta zeznał też, że Misiak miał doskonałe relacje z Mateuszem Morawieckim. Potwierdza to także sam Morawiecki. Na nielegalnym nagraniu z Sowy i Przyjaciół, ujawnionym przez Onet, słyszymy, jak Morawiecki opowiada o swoich poufnych rozmowach z Misiakiem. Jak wiele Mateusz Morawiecki wiedział o związkach Misiaka z aferą taśmową? Dużo. Morawiecki wiedział o znajomości i współpracy Misiaka z Markiem Falentą. Morawiecki wiedział też, że Tomasz Misiak do jakiegoś stopnia jest wtajemniczony w nagraniowy proceder. Dlaczego? Skąd to wiedział? Ponieważ Mateusz Morawiecki został ostrzeżony, że nagrano go w Sowie i Przyjaciołach, zaś osobą, która go ostrzegła, był właśnie Tomasz Misiak. Skąd to wiadomo? W grudniu 2014 roku Mateusz Morawiecki został przesłuchany na temat afery taśmowej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli przez cywilny kontrwywiad RP. Zeznał tam, że to Misiak przekazał mu takie ostrzeżenie. To ostrzeżenie stanowi bardzo ważną okoliczność. Podobnie jak same zeznania Morawieckiego w kontrwywiadzie. Skoro Mateusz Morawiecki został wezwany do kontrwywiadu w grudniu 2014 roku, to najpóźniej od grudnia 2014 roku powinien był podejrzewać, że jego dobry znajomy Misiak jest zamieszany w bardzo poważną aferę, którą zajmuje się kontrwywiad. A mimo to Mateusz Morawiecki w październiku 2015 roku wystąpił na imprezie Human Capital Economy Congress w Warszawie. Była to impreza Misiaka i jego firmy. Wiceprzewodniczącym Rady Programowej imprezy był Tomasz Misiak. Drugim wiceprzewodniczącym wspólnik Misiaka Tomasz Hanczarek. Ale zeznania Morawieckiego z grudnia 2014 roku są ważne z jeszcze jednego powodu. Otóż zeznając przed kontrwywiadem RP, Mateusz Morawiecki minął się z prawdą. Powiedział: nie zetknąłem się nigdy z Markiem Falentą.
Tymczasem słowom tym zaprzeczył Marek Falenta w marcu tego roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, zeznając pod przysięgą, czyli pod przyrzeczeniem mówienia prawdy, po przyrzeczeniu mówienia samej prawdy i pod groźbą 8 lat więzienia w razie złożenia fałszywych zeznań. Falenta powiedział w sądzie, zeznał w sądzie, że poznał Mateusza Morawieckiego i że Morawieckiego przedstawił mu Tomasz Misiak. Znaleźliśmy w internecie inny dowód na to, że Morawiecki w ABW, zeznając w ABW w kontrwywiadzie przed oficerami kontrwywiadu Rzeczypospolitej Polskiej, minął się z prawdą. W Warszawie cyklicznie odbywała się konferencja biznesowa o nazwie Big Data CEE Congress. Na jej stronie internetowej czytamy, że 10 lipca 2014 roku spotkali się członkowie Rady Programowej tej imprezy. Przy tej okazji członkowie Rady zostali wymienieni z nazwiska. Byli wśród nich Mateusz Morawiecki i Marek Falenta. Zatem obaj panowie również wtedy się spotkali. Akurat miesiąc po wybuchu afery taśmowej, w której Falenta odegrał jedną z głównych ról. Związki Mateusza Morawieckiego z Markiem Falentą nie ograniczają się do kilku spotkań. Miały również biznesowy charakter. W 2012 roku firma BZWBK Asset Management SA, osobiście nadzorowana przez Mateusza Morawieckiego i należąca do jego banku, została znaczącym akcjonariuszem najważniejszej spółki Marka Falenty, mianowicie spółki Hawe. Podsumujmy. Bank Morawieckiego wspiera kremlowskich oligarchów, gdy próbują oni przejmować polskie spółki. Sam Morawiecki utrzymuje zażyłość i robi biznesy z Misiakiem, który z kolei robi biznesy z kremlowskimi oligarchami i odgrywa niepokojącą, mówiąc delikatnie, rolę w aferze taśmowej, zainspirowanej i przygotowanej przez służby specjalne Kremla. Morawiecki zna również Marka Falentę, jednego z głównych współorganizatorów afery taśmowej, ale ukrywa tę znajomość nawet przed kontrwywiadem Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tą ostatnią okolicznością złożyłem do warszawskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego. Gdy już wiemy to wszystko, łatwiej nam się zbliżyć do rozwiązania pewnej zagadki. Wielu komentatorów zastanawiało się nad tym, dlaczego nagrania rozmów Mateusza Morawieckiego nie zostały opublikowane w 2014 roku razem z innymi nagraniami z afery taśmowej. Morawiecki, podobnie jak inni przedstawiciele obozu PO, został nagrany w restauracji, jednak to nagranie nie trafiło do mediów. Dopiero w 2018 roku dziennikarze Onetu dotarli do niego w aktach śledztwa. To dziwne, gdyż organizatorzy afery taśmowej od 2014 roku ujawniali nagrania kompromitujące ludzi związanych z PO i Donaldem Tuskiem. Morawiecki był wtedy uważany za człowieka PO związanego z Tuskiem, a na nagraniu mówił rzeczy skrajnie kompromitujące. Na przykład mówił o tym, że pracownicy powinni, przepraszam za cytat, zapierdalać za miskę ryżu, żeby im się w głowach nie poprzewracało. Dlaczego organizatorzy afery taśmowej byli dla Morawieckiego tak łaskawi? Dlaczego nie opublikowali jego nagrań? Ze względu na jego powiązania z kremlowskimi oligarchami? Stąd ta łaskawość? A może ze względu na jego sekretne kontakty z kierownictwem PiS? Najważniejszym celem afery, szczególnie dla jej rosyjskich inspiratorów, było obalenie prozachodnich rządów PO i ustanowienie antyzachodnich rządów PiS. A Morawiecki był czymś w rodzaju tajnego agenta PiS w obozie Donalda Tuska. W 2018 roku przyznał to sam prezes Prawa i Sprawiedliwości,
Jarosław Kaczyński. W rozmowie z TVP Info prezes pochwalił Morawieckiego jako kogoś, kto donosił Kaczyńskiemu, co się dzieje u Tuska. A co się działo, gdy afera taśmowa odniosła skutek i Morawiecki za swoją rolę tajnego agenta został nagrodzony posadą wicepremiera? W 2015 roku odbyły się wybory parlamentarne. Dzięki aferze taśmowej wielki sukces odniosły dwa ugrupowania. PiS, który przejął władzę i zrobił Morawieckiego wicepremierem, do czego zaraz przejdziemy, i świeżo powstały ruch Kukiz15, który dostał się do Sejmu. Ruch prezentował oblicze liberalno-libertariańskie, ultrawolnościowe. Jednak w jego barwach do parlamentu RP weszli również faszyzujący nacjonaliści. A z nimi Kornel Morawiecki, który odszedł później z klubu Kukiz15. Stworzył koło Wolni i Solidarni, do którego przeszli m.in. posłowie Adam Andruszkiewicz, Jarosław Porwich i Sylwester Chruszcz. Do najsłynniejszego z nich, czyli do Adama Andruszkiewicza, zaraz się nim zajmiemy. Ale najpierw dwa słowa o Porwichu i Chruszczu. Poseł Porwich należał do Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Szczepień. Zespół ten propaguje ideę tzw. ruchu antyszczepionkowego. Jego zwolennicy wbrew nauce i zdrowemu rozsądkowi walczą z obowiązkowymi szczepieniami. Jak podają liczne media i liczni eksperci, ruch antyszczepionkowy wspierany jest przez Kreml w celu destabilizacji zachodnich społeczeństw. Drugi z członków koła Kornela Morawieckiego, poseł Sylwester Chruszcz, został uznany za bezpośredniego wykonawcę woli Rosji przez ekspertów Środkowoeuropejskiej Organizacji Political Capital. Chruszcz to wieloletni współpracownik Mateusza Piskorskiego, założyciela jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Już w 1996 roku Chruszcz i Piskorski wspólnie uczestniczyli w moskiewskiej konferencji przeciwników NATO. 13 lat później założyli razem Stowarzyszenie Zmiana. Na podstawie tej organizacji Piskorski stworzył później swą prokremlowską partię Zmiana. Co do Adama Andruszkiewicza, to portal Political Capital uznał go za pośredniego wykonawcę woli Rosji. Nic dziwnego, Andruszkiewicz był prezesem stowarzyszenia Endecja, które chce wyrwać Polskę z UE, a to zgodne z wolą Kremla. Co więcej, Andruszkiewicz utrzymywał powiązania z niejakim Aleksandrem Usowskim. Kim jest Usowski? Według ukraińskich źródeł to białoruski działacz, który organizuje w Polsce wsparcie polityczne dla Rosji na zlecenie Kremla i za jego pieniądze. Co łączyło Usowskiego i Andruszkiewicza? W sierpniu 2016 roku Usowski za pośrednictwem polskiego ultranacjonalisty Dawida Berezickiego negocjował z Andruszkiewiczem na temat stworzenia izby handlowej, która pomagałaby polskim firmom omijać ograniczenia w handlu z Rosją wprowadzone po napaści Kremla na Ukrainę. Odnotujmy, że według informacji podanych przez ukraińskie media, ten sam Białorusin Usowski miał wciągnąć w swoje kremlowskie machinacje również Ryszarda Czarneckiego, dawnego protektora Mateusza Morawieckiego. Skoro o protekcji mowa, to trzeba dodać, że ojciec Mateusza, Kornel Morawiecki, uczynił z Andruszkiewicza swego specjalnego protegowanego. Najprawdopodobniej to właśnie Morawiecki senior doprowadził do tego, że Morawiecki junior jako premier RP wziął Andruszkiewicza do rządu na wiceministra cyfryzacji. Ze względu na brak doświadczenia Andruszkiewicza i jego prorosyjskie sympatie, ta decyzja premiera wywołała skandal. Z odsieczą synowi i młodemu wiceministrowi pośpieszył wtedy Kornel Morawiecki, który oznajmił publicznie, że konsultował się z Andruszkiewiczem w sprawie polityki wschodniej. Miał podobne zapatrywania, powiedział o młodym pośle.
Związek Mateusza Morawieckiego z Adamem Andruszkiewiczem przetrwał śmierć Morawieckiego seniora. Niedawno Morawiecki zaprotegował żonę Andruszkiewicza na stanowisko prezeski Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Żona Andruszkiewicza nie jest ekonomistką, finansistką, inżynierką ani ekspertką do spraw inwestycji przemysłowych. Jest absolwentką filologii rosyjskiej. Dodajmy, że w styczniu 2019 roku Paweł Kukiz, założyciel ruchu Kukiz 15, wystąpił na antenie TVN24 i powiedział, że prosił kontrwywiad RP o sprawdzenie, czy Andruszkiewicz i jego kolega Chruszcz mają agenturalne powiązania z postsowieckim wschodem. Dodajmy również, że w lipcu 2018 roku Kornel Morawiecki, ojciec premiera i marszałek senior Sejmu RP, a poza tym polityczny patron Andruszkiewicza i Chruszcza, udzielił głośnego wywiadu kremlowskiej agencji informacyjnej RIA Nowosti. W tym wywiadzie Kornel Morawiecki nawoływał do zbliżenia między Polską a putinowską Rosją. Ten zdumiewający apel powtarzał później w polskich mediach. Jednym z moich informatorów jest człowiek z kręgów wielkiego rosyjskiego biznesu, znający dobrze rosyjskich dyplomatów oraz metody rosyjskich służb. Człowiek ten zwrócił moją uwagę na asystenta Kornela Morawieckiego, Macieja Lisowskiego. Według informatora Lisowski był stałym gościem ambasady rosyjskiej w Warszawie, gdzie rozmawiał i spożywał alkohol ze specjalnym wysłannikiem Kremla. Ten zaś wysłannik miał przygotowywać raporty na temat sytuacji w Polsce i przekazywać je samemu rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi. No dobrze, ale co w tym czasie robił syn Kornela Morawieckiego, wicepremier, a potem premier RP? W październiku 2016 roku Mateusz Morawiecki jako wicepremier RP odpowiedzialny za gospodarkę udał się z wizytą na Białoruś. Spotkał się z dyktatorem tego kraju Aleksandrem Łukaszenką i jego ludźmi. Rozmawiał z nimi o tym, jak przy pomocy Łukaszenki Polska mogłaby handlować z Rosją. Tyle, że Morawiecki wolał mówić o handlu z Unią Eurazjatycką, nie podkreślając, że Rosja to największy członek tej Unii. Po co Morawieckiemu była pomoc Łukaszenki? Chodziło o omijanie sankcji i kontrsankcji, które po napaści Kremla na Ukrainę częściowo blokowały handel z Rosją. Białoruski reżim wyspecjalizował się wtedy w takim omijaniu. Tymczasem napadnięta Ukraina miała nadzieję, że ta częściowa blokada handlu i wynikające z niej trudności gospodarcze zmuszą Kreml do ustępstw. Dlatego to, co zrobił Mateusz Morawiecki, stanowiło cios w plecy Ukrainy. Przypomnijmy, że wobec kremlowskiego zagrożenia wolna i stabilna Ukraina to gwarancja polskiej niepodległości. Rozmawiając z białoruskim tyrankiem o handlu z rosyjskim tyranem, Morawiecki działał przeciwko polskiej racji stanu. Co ciekawe, 3 dni po wizycie Morawieckiego z Łukaszenką spotkał się premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Czy podczas tego spotkania Miedwiediew-Łukaszenko białoruski dyktator przedstawił mu ustalenia, które poczynił z Morawieckim, proputinowskim, prołukaszenkowskim i antyukraińskim zabiegom Morawieckiego towarzyszyła niechęć do Zachodu i jego wartości. W lutym 2017 roku wicepremier Morawiecki udzielił wywiadu niemieckiej telewizji Deutsche Welle. Przed jej kamerami wyraźnie sugerował, że przestrzeganie prawa nie chroni przed masowymi zbrodniami, a nawet może do nich prowadzić. Podpisał się przy tym pod słowami swojego ojca Kornela Morawieckiego, który 1,5 roku wcześniej oświadczył publicznie, że dobro narodu powinno stać ponad prawem. Rzecz jasna, postulat ten brzmi skrajnie nacjonalistycznie, a w Niemczech wręcz po nazistowsku. Próbując uzasadnić słowa swojej i ojca, Mateusz Morawiecki powiedział, że zbrodnie hitlerowskie były wynikiem
przestrzegania prawa. To nieprawda, gdyż hitlerowcy łamali nawet swoje własne nazistowskie ustawy i przepisy. Morawiecki zaatakował podstawę zachodniej cywilizacji, jaką jest prymat prawa nad zachciankami władców i wolą tłumu. Zignorował również to, że obecne przywiązanie Zachodu do praworządności, między innymi, wynika właśnie z doświadczeń hitleryzmu. W październiku 2017 roku wicepremier Mateusz Morawiecki wystąpił w Warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego w towarzystwie wicepremierów poprzednich rządów odpowiedzialnych za gospodarkę, m.in. Marka Belki i Janusza Steinhoffa. W swoim wystąpieniu Morawiecki przedstawił Zachód jako nieprzyjazną potęgę, która skolonizowała Polskę za pomocą swoich pieniędzy. Popełnił przy tym intrygującą omyłkę. Aby poprzeć tezę o rzekomym gospodarczym skolonizowaniu Polski przez Zachód, powołał się na artykuł portalu Bloomberg zawierający dane dotyczące Rosji, nie Polski. W listopadzie 2017 roku Mateusz Morawiecki publicznie oskarżył o hitlerowskie zbrodnie Niemców i niemieckość jako taką, czyli niemiecką tożsamość narodową, etniczną. To nie byli żadni naziści, kosmici, nie wiadomo skąd, to byli Niemcy, to oni zgotowali ten los, powiedział premier RP. Przypomnijmy, że przypisywanie zbiorowej winy całym grupom etnicznym to element ideologii hitlerowskiej. Przypomnijmy też, że Niemcy to najbliższy zachodni sojusznik Polski. Morawiecki wypowiedział te słowa podczas toruńskiej konferencji Pamięć i Nadzieja, zorganizowanej przez Tadeusza Rydzyka, szefa antyzachodniego Radia Maryja. Porozmawiamy teraz o Tatianie Tumanowskiej, która w Polsce występuje pod nazwiskiem Teresy Czerwińskiej. Tatiana Tumanowskis urodziła się i wychowała w skolonizowanej przez Sowietów Łotwie, w rodzinie polskiego pochodzenia, ale w środowisku promoskiewskim i częściowo rosyjskojęzycznym. Wielu Polaków w krajach bałtyckich się zrusyfikowało, a nawet wśród tych niezrusyfikowanych znajdujemy niestety licznych zwolenników Putina. Gdy Tatiana Tumanowskis jako młoda kobieta osiedliła się w Polsce, stała się Teresą Czerwińską. Nie tylko przyjęła nazwisko męża, ale zaczęła też używać drugiego imienia zamiast pierwszego, które najwyraźniej brzmiało zbyt z rosyjska. Teraz Teresa Czerwińska, czyli Tatiana Tumanowskis, twierdzi, że to było jej pierwsze imię, Teresa. Podczas gdy źródła, które badały jej przeszłość, mówią, że było odwrotnie, że jej pierwszym imieniem było Tatiana. Do połowy 2017 roku Tatiana Teresa Tumanowskis-Czerwińska, czy też Teresa Tatiana Tumanowskis-Czerwińska, była wiceministrem nauki u boku Jarosława Gowina. W czerwcu 2017 roku przeszła pod skrzydła Mateusza Morawieckiego do Ministerstwa Finansów, którym Morawiecki kierował jako wicepremier odpowiedzialny za finanse i rozwój gospodarczy. Pół roku później Mateusz Morawiecki już jako premier powierzył Tatianie Tumanowskis właśnie Ministerstwo Finansów. Przy tej okazji, nie wiadomo dlaczego, Tatiana Tumanowskis uzyskała prawo dostępu do tajemnic wojskowych naszych zachodnich sojuszników z Unii Europejskiej i NATO. Media wyrażały wątpliwość, czy przyznano jej to prawo zgodnie z przepisami. Zbadałem tę sprawę i okazało się, że wątpliwość była uzasadniona. O jakie złamanie przepisów chodzi? Otóż zgodnie z ustawą o dostęp do tajemnic Tatiana Tumanowskis powinna była ubiegać się osobiście. Pytałem ministerstwo, czy tak się stało. Ministerstwo udzielało odpowiedzi wymijających. Nie odpowiedziało na pytanie, czy pani minister sama wystąpiła o prawo dostępu do tajemnic. Ten brak odpowiedzi potwierdza to, co usłyszałem od moich informatorów. Według nich pani minister nie wystąpiła o prawo dostępu do tajemnic NATO.
A mimo to Morawiecki takie prawo jej załatwił. Dlaczego Morawiecki to zrobił? Czy taki manewr pomógł Tatianie Tumanowskiej uniknąć sprawdzenia kontrwywiadowczego przez służby specjalne Rzeczypospolitej Polskiej? Takich niepokojących nominacji było więcej, gdy Mateusz Morawiecki został premierem. W grudniu 2017 roku jedną z pierwszych decyzji świeżo upieczonego premiera Morawieckiego było powołanie Michała Dworczyka na stanowisko szefa swojej kancelarii. Kim jest Michał Dworczyk? To kryminalista, który dwukrotnie stawał przed sądem za nielegalne posiadanie broni. Za drugim razem chodziło o cały arsenał. W 1990 roku warszawska policja odkryła, że w piwnicy swojego bloku mieszkalnego Dworczyk przechowuje skrzynki z pociskami artyleryjskimi, trotyl, a nawet głowicę do tzw. Panzerfausta, miotacza granatów przeciwpancernych. Ten arsenał Dworczyka zagrażał życiu sąsiadów, gdyż mógł wysadzić w powietrze cały blok. Policja podejrzewała, że Michał Dworczyk przechowywał te środki wybuchowe na potrzeby pruszkowskiej mafii. Niestety nie zbadano tego wątku, interesującego również dlatego, że mafia pruszkowska była polską odnogą rosyjskiej mafii sącewskiej. Tej samej, z którą związani są organizatorzy afery taśmowej oraz oligarcha Michał Friedman, z którym Morawiecki ma liczne powiązania. Jak sąd potraktował bombowego Michała Dworczyka? Łagodnie. Dworczyk nie poszedł siedzieć. Dostał wyrok w zawieszeniu. A wcześniej uniknął aresztu śledczego, gdyż poręczył za niego Antoni Macierewicz. Przypomnijmy, że powiązania Macierewicza z Kremlem i mafią sącewską zostały udokumentowane w książkach Macierewicz i jego tajemnice oraz Macierewicz, jak to się stało, opublikowanych przez wydawnictwo Arbitror. Gdy Antoni Macierewicz został ministrem obrony w rządzie PiS, nadal troszczył się o Dworczyka. Zrobił go swoim zastępcą. Działalność Michała Dworczyka została opisana w książce Morawiecki i jego tajemnice. W tym filmie przytoczymy najgłośniejszy z jego politycznych wyczynów. W czerwcu 2016 roku Dworczyk publicznie zaatakował wybitnych Ukraińców, między innymi byłych prezydentów Ukrainy, którzy wystosowali do Polaków list z apelem o pojednanie między dwoma narodami, polskim i ukraińskim. Zamiast docenić taki list, Dworczyk publicznie nazwał jego autorów sprawcami ludobójstwa. Zrobił to na portalu Kresy, znanym z antyukraińskich i prokremlowskich publikacji. A co o Ukrainie mówi sam Mateusz Morawiecki? W lutym 2018 roku podczas wizyty w Chełmie premier Morawiecki przypomniał publicznie, że w XVII wieku ukraińscy powstańcy Bohdana Chmielnickiego masowo mordowali Żydów i przyczynili się do upadku ówczesnej Polski. Na oświadczenie Morawieckiego zareagował prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Poroszenko stwierdził, że oświadczenie Morawieckiego ma skrajnie szkodliwy charakter dla relacji ukraińsko-polskich. To, że przed wiekami były takie oddziały powstańców Chmielnickiego, które dokonywały zbrodni, jest faktem. Ale faktem, który powinni wnikliwie badać historycy, nie politycy. A premier RP, premier Rzeczypospolitej Polskiej, nie powinien zapominać, że dzisiejsi Ukraińcy uznają Chmielnickiego za jednego z ojców ukraińskiej państwowości i samoświadomości narodowej. W czerwcu 2018 roku Morawiecki spotkał się z papieżem Franciszkiem. Opowiedział mu o ukraińskich uchodźcach, rzekomo napływających masowo do Polski. Tymczasem Ukraińcy protestują przeciwko zrównywaniu z uchodźcami ukraińskich migrantów ekonomicznych pracujących w Polsce.
To utożsamienie, nazwane przez ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Pawła Klimkina kompletną bzdurą, służy kremlowskiej propagandzie. Kreml wmawia bowiem światowej opinii publicznej, że Ukraina to państwo upadłe, z którego ludzie muszą uciekać. W lutym 2019 roku na łamach Le Figaro Mateusz Morawiecki wrócił do tematu rzekomych ukraińskich uchodźców. W wywiadzie dla francuskiej gazety oświadczył, jakoby Polska przyjęła ich 1,5 miliona, w tym 150 tysięcy z Donbasu. Jak wielką wrogość wobec Ukrainy trzeba odczuwać, żeby aż tak zniekształcać rzeczywistość? Jednak prowokacje premiera Morawieckiego uderzały nie tylko w Ukraińców. 3 miesiące po swej nominacji na stanowisko pierwszego ministra Mateusz Morawiecki zmroził opinię publiczną, składając kwiaty na grobach osławionej Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Przypomnijmy, że była to grupa faszyzujących bandytów, którzy podczas niemieckiej okupacji Polski kolaborowali z szefem hitlerowskiej tajnej policji w Radomiu, SS-manem Paulem Fuchsem. Mowa zatem o zdrajcach Polski, ale kłaniając się tym zdrajcom, Morawiecki obraził nie tylko naszą ojczyznę. Podeptał również jedną z najważniejszych zasad przyjętych przez Zachód po II wojnie światowej. Podeptał zasadę bezwzględnego potępienia dla hitleryzmu i jego kolaborantów. Morawiecki podeptał tę zasadę także wtedy, gdy na Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium stwierdził, że zagłada Żydów podczas II wojny światowej dokonała się po części rękami żydowskich sprawców. To cytat. Nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo takie prowokacje oddalają nas od Zachodu. Przecież Zachód w znaczącej mierze oparł swoją powojenną tożsamość na potępieniu zagłady Żydów. Podstawowe zasady cywilizacji zachodniej nie pozwalają też obwiniać ofiary za krzywdę, którą jej wyrządzono. W czerwcu 2018 roku premier Morawiecki wielokrotnie bronił słynnej ustawy o IPN, która miała karać za mówienie o współodpowiedzialności Polaków za Holokaust. Ustawa ta skłóciła nas nie tylko z Izraelem. Została wykorzystana przez rosyjskich agentów wpływu i trolli internetowych do kompromitowania Polski na Zachodzie. Główną rolę w atakach na nasz kraj odegrała Fundacja Rodziny Rudermanów. Fundacja amerykańska. Jednak jej szef, Jay Ruderman, był protegowanym prorosyjskiego izraelskiego wojskowego i polityka generała Elazara Sterna. W marcu 2019 roku gabinet Morawieckiego przy udziale samego premiera zapowiedział wojnę handlowo-prawną z Unią Europejską. Rząd między innymi miałby nakazać sklepom, aby co najmniej połowa towarów na ich półkach pochodziła z Polski. Byłoby to pogwałcenie podstawowej zasady UE, jaką jest swoboda przepływu unijnych towarów i zakaz ich dyskryminacji ze względu na kraj pochodzenia. Jedną z afer, która zasługuje na szczególne zainteresowanie, jest afera firmy GetBack. Firma zajmowała się odzyskiwaniem długów, ale sprzedawała też swoje obligacje i robiła to bardzo agresywnie, stosując obietnice bez pokrycia. Niektórzy z nabywców stracili nawet kilkaset tysięcy złotych. Dlatego Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła obrót akcjami firmy na giełdzie i złożyła na nią doniesienie do prokuratury. Prezes zarządu firmy GetBack, Konrad Konkolewski, napisał wtedy list do Mateusza Morawieckiego, prosząc go o pomoc. Powołał się na zasługi firmy dla rządu PiS, polegające na finansowaniu imprez tego rządu. Za firmą GetBack wstawiał się u premiera Morawieckiego również jego własny ojciec, Kornel Morawiecki. Morawiecki senior miał w tym niezwykłego pomocnika, którym był słynny aferzysta Bogusław Baksik. Baksik w porozumieniu z Kornelem Morawieckim szukał kogoś, kto poratowałby GetBack za pomocą dużego dofinansowania.
Udział Baksika w tej sprawie opisał walczący z pedofilią i molestowaniem seksualnym w Kościele katolickim ksiądz Tomasz Jegierski w rozmowie z portalem Arbinfo. Przypomnijmy, że Baksik to jeden z najsłynniejszych aferzystów lat 90., współzałożyciel spółki ArtB, czy też ArtB, który zgromadził gigantyczną fortunę i uciekł do Izraela. Potem odsiedział wyrok i znowu wdał się w przestępcze biznesy, za które został skazany w 2019 roku. Jeden ze wspólników Baksika w tych biznesach cieszył się wsparciem rosyjskiego Gazprombanku. W machinacjach Bogusława Baksika brał udział również Marek Wolny, były pułkownik komunistycznego kontrwywiadu PRL. Gorączkowe próby ratowania firmy GetBack przez Bogusława Baksika i Kornela Morawieckiego nie przyniosły skutku. Prezes GetBack Konrad Konkolewski stracił posadę. 18 czerwca 2018 roku Konkolewski wystąpił w programie Alarm na antenie TVP. Sugerował, że winę za nieprawidłowości może ponosić właściciel GetBacku, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii firma Abris Capital Partners. Powiedział, że Abris Capital Partners to może być ruski kapitał. Skontaktowałem się z firmą Abris Capital Partners, zapytałem o biznesowe związki z Rosją. Najpierw dostałem odpowiedzi wykrętne i nie na temat. Gdy naciskałem, firma Abris Capital Partners zaprzeczyła związkom z rosyjskim kapitałem. Przyjrzałem się interesom Abris Capital Partners. Otóż na swojej własnej stronie internetowej Abris Capital Partners chwali się, że inwestuje w ukraińsko-rosyjską firmę Primo Collect, która zajmuje się odzyskiwaniem długów, tak jak GetBack. Abris Capital Partners wymienia też Primo Collect w spisie swoich spółek. Działalność firmy Primo Collect godna jest uwagi z wielu przyczyn. Firma wspierała kremlowskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, obalonego później przez prozachodnie protesty. Działając na rzecz rosyjskich dostawców energii, Janukowycz gotów był odcinać od niej najbiedniejszych Ukraińców, którzy spóźniali się z opłatami np. za gaz. Firma Primo Collect zaoferowała Janukowyczowi, że wyciśnie z biedaków gotówkę. Rosyjski serwis oferujący pomoc dla dłużników Dolg FAQ podaje, że klientem firmy Primo Collect jest Vivus, znana już nam firma pożyczkowa obsługiwana przez Igora Jankego, autora książki Twierdza, chwalcę młodego Mateusza Morawieckiego. Firma należy do kremlowskiego mafijnego oligarchy Olega Bojki. Tak się dziwnie składa, że Jankę obsługiwał również firmę GetBack. I tak się dziwnie składa, że oligarcha Friedman, przyjaciel oligarchy Bojki, sam powiązany biznesowo z firmą Work Service kolegi Morawieckiego Tomasza Misiaka, robił biznesy z właścicielami firmy GetBack. W 2012 roku należący do Friedmana Alfa Bank sprzedał część swoich kredytów razem z dłużnikami firmie Primo Collect należącej do Abris Capital Partners, czyli do właścicieli firmy GetBack ratowanej przez Kornela Morawieckiego. Wartość tej transakcji wyniosła 1 miliard hrywien. Wśród pytań, które zadałem Abris Capital Partners, było też konkretne pytanie o związki z Michałem Friedmanem. Uzyskałem odpowiedź, którą już Państwo znają, odpowiedziano mi jednym zdaniem. Abris Capital Partners nigdy nie miał i nie ma żadnych związków z rosyjskim kapitałem. W świetle dowodów, które przytoczyłem wyżej, zdanie to mija się z prawdą. Podsumujmy zatem wszystko, co wiemy. Mateusz Morawiecki to wychowanek i protegowany prokremlowskich i antyzachodnich działaczy, takich jak Kornel Morawiecki, Wojciech Myślecki, Józef Białek czy Ryszard Czarnecki. Dzięki tym czterem osobom Mateusz Morawiecki rozpoczyna i robi karierę biznesową oraz polityczną.
zostaje prezesem wielkiego banku wspierającego interesy Kremla w Polsce. Trafia do prozachodniego obozu władzy PO, jednak w tym obozie władzy pełni rolę agenta antyzachodniej partii PiS. Cieszy się wsparciem Igora Jankego, lobbysty opłacanego przez rosyjskiego oligarchę. A przede wszystkim Morawiecki przyjaźni się i robi biznesy z Tomaszem Misiakiem, który z kolei robi biznesy w putinowskiej Rosji, nienawidzi Donalda Tuska i jest zamieszany w operację kremlowskich służb specjalnych, znaną jako afera taśmowa. Mateusz Morawiecki poznaje też współorganizatora podsłuchów Marka Falentę. Ale gdy Morawiecki staje przed oficerami kontrwywiadu, wtedy twierdzi, jakoby nigdy nie zetknął się z Falentą. Dzięki aferze taśmowej Mateusz Morawiecki zostaje wicepremierem, potem premierem. Jako wicepremier zabiega o względy Łukaszenki, żeby móc handlować z Putinem. Jako premier załatwia bezprawny dostęp do tajemnic NATO urodzonej w Związku Sowieckim Tatianie Tumanowskis. Szefem swojej kancelarii mianuje Michała Dworczyka, kryminalistę i wroga Ukrainy. Regularnie pozwala sobie na antyzachodnie i antyukraińskie prowokacje zgodne z propagandą Kremla. W tym samym czasie jego ojciec wspiera firmę GetBack, której właściciele z kolei wspierali prokremlowski reżim na Ukrainie i robili biznesy z kremlowskim oligarchą. Z tych wszystkich przyczyn Mateusz Morawiecki nie powinien być premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Tym bardziej teraz, gdy po wydarzeniach na Białorusi i otruciu Aleksieja Nawalnego konflikt między Zachodem a Kremlem się zaostrza. Musimy mieć pewność, że w konflikcie z Kremlem polski premier stoi po właściwej stronie. Wszystkich, którzy chcą zweryfikować podane przeze mnie informacje, zachęcam do zapoznania się z danymi przedstawionymi na końcowej planszy tego filmu, a przede wszystkim z książką Morawiecki i jego tajemnice. Zapraszam do jak najszerszego udostępniania filmu. I z całego serca jestem wdzięczny każdemu, kto zaprosi przyjaciół i znajomych do oglądania. Dziękuję za uwagę.